na plantacjach w całej Polsce plantatorzy goszczą konsumentów, przyjaciół, którym pokazują swoje owoce, opowiadają o nich, częstują domowymi ciastami, pokazują to, co produkują, dżemy. Niektórzy wiemy, że wina. Gościliśmy również gości za granicą. Byli na przykład goście z Chicago, którzy mieszkają od kilku lat w Polsce i będąc w Stanach, oni jeździli po takich plantacjach, odwiedzali, tak jak nam opowiadali, plantacje malinowe, truskawkowe, borówkowe, gdzie mogli przyjeżdżać i zbierać samemu owoce, cieszyć się nimi, kupować przetwory. Tego im brakowało w Polsce, rozmawiając ze swoimi przyjaciółmi, tego im też brakuje w Polsce. W Czechach, w Niemczech, w Stanach tego typu pomysły funkcjonują od kilku lat. Jest to dla wielu plantatorów ważny biznes, ważne źródło dochodu, czasami wręcz przewyższające to, co uzyskują ze sprzedanych owoców, czy to na giełdzie, czy dostarczając je do supermarketu. Przy tego typu formach sprzedaży bezpośredniej owoców rozwijają się usługi gastronomiczne, rozwijają się różne atrakcje dla dzieci. Może warto iść w tym kierunku, pomyśleć, żeby koło plantacji przeznaczyć kilka arów właśnie na miejsce relaksu, wypoczynku dla gości, których powinniście na swoje plantacje zapraszać co roku, nie w jeden weekend, może częściej, organizować cykliczne weekendy z jagodą kamczacką, na przykład przez cały czerwiec, czy z truskawką, czy z maliną. Myślę, że dla wielu producentów owoców jagodowych, szczególnie gospodarstw, które zlokalizowane są w pobliżu dużych miast, może być to cenne źródło dochodu.